Szanowni Państwo, pierwszy bieg Orląt w Siedliskach w ramach naszego pikniku historycznego, który zawsze robimy, której dzięki uprzejmości Pana Prezesa, który jest z nami, Pan Prezes Marek, Prezes Stowarzyszenia Wielkiego Lwowa. Lwów bardzo blisko, a Lwów to wiadomo, słynne Orlęta lwowskie, które walczyły o wolność Lwowa. Lwów jest bliski. Młodzieży najmłodsza, możecie być pewni, to Lwowa jest najbliżej. Możecie się tym chwalić, także tym, że po raz pierwszy będziecie brały udział w tym biegu. Dystans, który przemierzycie, nie ścigając się, bo nie wyczyn jest tu ważny, tylko udział, 1421 metrów symbolizuje, nawiązuje do liczby ofiar najmłodszych obrońców Lwowa. Najmłodszy miał 9 lat, tak jak wy, nazywał się Jaś Kukarski. Wy jesteście pionierami, będziecie w przyszłym roku weteranami i zaprosimy was, żebyście kibicowali tym, którzy będą biegli w przyszłym roku. Jest wśród nas mieszkaniec Siedlisk, który jest potomkiem jednego z Orląt Lwowskich. Jakbyście kiedyś byli we Lwowie, tutaj poszedł podejść na cmentarz Orląt i tam są piękne, wspaniałe nagrobki, to jest nasza wspaniała polska historia. Tam serce pęka, łza się wokół kręci, ale trzeba ten malutki zakątek tej ziemi zamówić. No, przedstawiono mnie jako potomka Orląt, to tak jest. Mego dziadka brat, Jan Kolasa, w 1918-19 roku walczył o wolną i niepodległą Polskę. I walczył z tymi młodymi chłopcami, którzy tam polegli na cmentarzu Orląt Lwowski. Pozostała po nim wspaniała pamiątka. Pamiątka jest to odznaka jako Orląsko. Mam tą odznakę i jest akt nadania tej odznaki. Ta odznaka to jest dla mnie coś pięknego i coś wspaniałego. Chcę Państwu powiedzieć, że tą odznakę nadawał osobiście i wręczał generał Rozwalowski. Gotowi do biegu. Start! Dziewczyny, pamiętajcie, to nie na wyścigi, to biegnijcie na pomoc. Zostań na wyścigi.